Zainteresowała mnie jako badacza kulturoznawcę, związanego ze studiami miejskimi, przestrzeń Senatu. Przestrzeń postrzegana, konceptualizowana i oceniana przez jej najważniejszych na co dzień użytkowników, panie i panów senatorów. Postanowiłem dowiedzieć się, co senatorowie uważają za swoje terytorium pracy, jak je definiują, jak się przedstawiają ich ścieżki dzienne, a także czy może dostrzegają jakieś zalety i szczególne wady tej przestrzeni. Przeprowadziłem w tym celu kilka wywiadów badawczych. Senatorowie i senatorki dobrani zostali w taki sposób, by reprezentowali poza różnymi afiliacjami politycznymi mającymi reprezentację w składzie Senatu obecnej kadencji różne płcie, doświadczenia, osobowości, funkcję. Przedstawię najważniejsze wyniki przeprowadzonego rozpoznania. Kwestia pierwsza i naczelna. Senat jest jak dom bez własnego adresu, natomiast jego domownicy nieco niczym goście. Panie i panowie senatorowie wskazują zgodnie na dotyczącą ich relację gościny w świecie posłanek i posłów i umowne ustalanie granicy pomiędzy przestrzenią Senatu a Sejmu. Z antropologicznego punktu widzenia Gość to status specyficzny, odmienny, w szczególności od sąsiada. Sąsiedzi są świetnie zadomowieni w przestrzeni i korzystają z prawa równości. Goście, wprawdzie są życzliwie przyjmowani i darzeni szacunkiem, niemniej jednak nie wolno im tej życzliwości nadużywać, gospodarować, ani tym bardziej samorządzić się w domu gospodarza. Gdy się jest w gościach, to się nie czuje do końca poczucia własności. My w Senacie sobie zdajemy sprawę z tego, że jesteśmy częścią większej całości. W większym kompleksie, to jest kompleksie sejmowym na wiejskiej, usłyszałem podczas jednego z wywiadów. Owszem, istnieje tak zwane główne wejście do Senatu, wejście B2, ale droga do Senatu ma początek na terenie Sejmu, a co za tym idzie, także w symbolicznej domenie Sejmowej. Oddzielność Senatu w fizycznej przestrzeni kompleksu budynków parlamentu jest faktem, ale to odrębność na dystans długości łącznika, długiego korytarza. To, w jakim dokładnie punkcie kończy się Sejm i zaczyna się Senat, okazuje się sprawą czysto konwencjonalną. Taką umowność, jak opowiadają senatorowie, podtrzymuje krążenie w parlamencie swoistej wiedzy lokalnej, przekazu międzypokoleniowego czy też po prostu koleżeńskiego. Wszyscy mówią, że, że jesteśmy gośćmi kancelarii Sejmu, co jest faktem dość zaskakującym, zważywszy na nobliwość drugiej izby parlamentu obchodzącej w tym roku setne urodziny, bo pomijam już w tym punkcie tradycję z czasów I Rzeczypospolitej. Taka utwalona gościna dodatkowo przekłada się na zewnętrzny, społeczny odbiór kompleksu sejmowego. Do wielu zwykłych Polaków nie dociera, co jeszcze oprócz Sejmu. Znajduje się w Warszawie na Wiejskiej. Poza Senatem jest przecież jeszcze kancelaria prezydenta. Za czynnik oddzielający dwie izby parlamentu, wyrazistszy od limesów przestrzeni, uważany może być czas. Wszak terminy posiedzeń Sejmu i Senatu nie pokrywają się. Kwestia druga. Do jej wyrażenia można użyć modnego ostatnio w dyskursach publicystycznych. Słowa bańka. Senatorowie poruszają się po swoim domu jak w takiej bańce. Senat nie jest duży. Panie i panowie senatorowie nie postrzegają tej dosyć ograniczonej przestrzeni jako odspołecznej, to znaczy szkodzącej charakterowi relacji między ludźmi obradującymi, jak i pracującymi w Senacie. Także nie postrzegają jej jako budzącej negatywne emocje, czy po prostu powodującej fizyczny i psychiczny dyskomfort. Wprost przeciwnie. Oto dowiedziałem się, że oddziaływanie przestrzeni Senatu na parlamentarzystów jest pozytywne. Powiadają o swoim przebywaniu w pomieszczeniach senackich, tak, dobrze się tu czujemy, nie narzekamy. Jeśli chodzi o mankamenty, Podnoszony jest temat ciasnoty, przez co należy rozumieć brak wyodrębnionego miejsca do pracy własnej albo osobnego miejsca do spotkań z gośćmi lub delegacjami, powiedzmy, z własnego okręgu wyborczego czy z zagranicy. Bynajmniej nie chodzi tu o chęć unikania ofensywnych fotoroporterów czy też przelotnych korytarzowych pogaduszek z innymi parlamentarzystkami i parlamentarzystami. Ale chodzi o możliwość na przykład przeprowadzenia w ciszy zwykłej rozmowy telefonicznej czy popracowania na własnym laptopie. Zatem w celu porozmawiania przez telefon lub zajrzenia do komputera przenośnego, jak to się mówi w Senacie, idzie się na fotele, na jednym piętrze czy drugim. Pole kulturowych skojarzeń z Senatem, i to nie tylko w polskiej kulturze, składa się z samych elementów wysokich i prestiżowych. Od amerykańsko-niemieckiego Opla senatora po senatora Złotopolskiego z popularnego serialu telewizyjnego emitowanego przez kilkanaście lat. Zasiadanie w Senacie, bycie wybranym w okręgu jednomendatowym oznacza społeczne uznanie. W tym kontekście niedostatek przestrzeni w przestrzeniach Senatu i skutki tego w postaci braku biurka czy gabinetów dla senatorów nienależących do kierownictwa poszczególnych komisji jest kolejną wartą uwagi okolicznością. Kwestia trzecia. Mianowicie, codzienne szlaki przemieszczania się senatorów przy należnej im przestrzeni. Takie ścieżki dzienne odznaczają się sporą różnorodnością. Zależą od miejsca zamieszkania i preferowanego środka transportu. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że jesteśmy senatorem mieszkającym na stałe w stolicy. Przyjeżdżamy na wiejską samochodem, parkujemy w pobliżu Senatu, nie Sejmu i wchodzimy do budynku przez główne wejście B2. Jeśli danego dnia zmierzamy na posiedzenie komisji, zostaniemy na parterze. Ale jeśli zaczynają się obrady plenarne, pośpieszymy od razu na pierwsze piętro. W dogodnej chwili też zejdziemy do piwnicy, do skrzynki pocztowej. Taka ścieżka dzienna wyraźnie wiąże się z biurowo-urzędowym aspektem aktywności parlamentarnej. Co innego, gdybyśmy byli senatorem skądś, z głębi kraju. Przemieszkiwanie na czas posiedzeń w domu, u hotelu poselskim, otwiera na szerszy kontakt z otoczeniem kompleksu na wiejskiej i walory niekoniecznie dostrzegane przez deputowanych warszawiaków. Fantastyczną zieleń mamy wokół, przekonują się przyjezdni senatorowie. Można poznawać skarpę was można wybrać się po ciężkiej pracy na relaksujący spacer do parku jazdowskiego. Senat jest nie tylko na wiejskiej, jest również w Warszawie, w śródmieściu. Kwestia czwarta. Jak główni użytkownicy kategoryzują swoją przestrzeń? Czy w Senacie RP działa uniwersalny kulturowy schemat orientacji w przestrzeni i jej wartościowania? Teoria uczy, że człowiek jest miarą w przestrzeni. Ściślej biorąc, to ludzkie ciało stanowi miarę kierunków i położenia przedmiotów. Prawie we wszystkich kulturach i tradycjach prawą stronę i górę ceni się bardziej niż lewą i dolną. Mają się do siebie jak niebo do piekła, jak lewizna czy but z lewej nogi do prawości prawego sierpowego, albo jak eleganckie fasady i portale do zaniedbanych zapleczy i zakamarków. Miejscowości czy dzielnice przedzielone torami kolejowymi dzielą się zazwyczaj w oczach mieszkańców, użytkowników przestrzeni na części lepsze i gorsze. Prawe i lewe. Stąd nasuwa się pytanie, czy i Senat ma swoją górę i lepszą, prestiżową część. Otóż okazuje się, że przestrzeń Senatu jest waloryzowana przez senatorów jednolicie, bez takich podziałów. Zamiast odwoływać się do wartościowania prawy, lewy, góra, dół, z pełnym przekonaniem senatorowie eksponują reprezentacyjność przestrzeni Senatu. Podobnie, żadnych wątpliwości nie budzi to, które pomieszczenie stanowi centrum Ewidentny pępek, omfalos Senatu. To sala obrad. Z perspektywy tylko telewidza, którym ja sam wcześniej byłem, sala obrad Senatu przedstawia klasyczny, przewidywalny układ. Dwie największe koalicje, czyli przeciwnicy polityczni zasiadają naprzeciw siebie po dwóch stronach sali, a w środku, w swoistym klinie mają miejsca wszyscy pozostali. Senatorowie potwierdzają prawdziwość takiego oglądu, jednak co ważniejsze, zaznaczają, że proces polityczny nie ogranicza się wcale do tego pomieszczenia. Centrum każdego parlamentu, wiadomo, jest sala plenarna, ale decyzje polityczne w Senacie ucierają się, wykuwają w różnych miejscach, czy to w gabinetach marszałków, czy w pokojach komisji. I jeszcze jedno na zakończenie co sprawia, że wracamy do punktu wyjścia. Senackiego bycia w gościach w Sejmie. Sala Sejmowa pod charakterystyczną kopułą powstała przecież po to, aby być salą plenarną dla parlamentu. Senat zaś funkcjonuje w przestrzeni zaadaptowanej. Najtrwalsze bywają prowizorki. To nie jest taka sala obrad jak w Sejmie. Służy jednocześnie rozbudzając myśli o wyprowadzce Senatu w przyszłości na swoje.